Dzień dobry Państwu, Paweł Orlikowski, to jest Rozmowa Dnia, a moim gościem analityk domu inwestycyjnego Xelion, Piotr Kuczyński. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Jeszcze z 200 lat temu, jak chciano coś przewidzieć, to patrzono w gwiazdy i próbowano tak w tych gwiazdach wyczytać szczególnie nadchodzące zagrożenia. Dziś raczej zerkamy na rynki finansowe. Czy z nich można wyczytać, co nadchodzi i czy są to zagrożenia, a może miodowe lata? Wie pan, rynki finansowe podobno kiedyś, w dawnych czasach, zamierzchłych czasach, powiedzmy sprzed 20 lat, przewidywały to, co się będzie działo w gospodarce z wyprzedzeniem około pół roku. Teraz ja mam duże wątpliwości, czy tak jest. Naprawdę potężne wątpliwości. Zbyt duże pieniądze grasują po rynkach finansowych i zbyt często rynki odrywają się od fundamentów, żeby o tym mówić. Ale niewątpliwie widać otaczający świat na rynkach, czy z wyprzedzeniem, czy dokładnie w momencie, czy z opóźnieniem, jednak zawsze to będzie widać i widać na rynkach finansowych. No i jeśli patrzymy w takim razie, no bo jak rozumiem, to ta analiza fundamentalna staje się coraz trudniejsza, tam jest też algo trading i tak dalej, więc rzeczywiście za dużo graczy i algorytmów, już tam czynnik ludzki jest coraz mniej istotny, ale jednak ludzie mogą, tacy analitycy jak pan, coś wyczytać i jeśli tak, to co pan czyta z tych danych? Za dużo komputerów, to prawda, za dużo sztucznej inteligencji. Już kilkanaście lat temu 70% obrotów na Wall Street robiły komputery. Przypuszczam, że dzisiaj jest ponad 90%, ale danych nie widziałem, więc tylko przypuszczam. Co z tych danych można wyczytać? No można wyczytać przede wszystkim to, że czekają wszyscy jak kania dżu, jak to się ładnie mówi, obniżek stóp procentowych. Mm-hmm. To jest oczywiste. Każde odsunięcie, zmniejszenie prawdopodobieństwa obniżek stóp, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo rynki globalne bardzo reagują na to, co się dzieje w Stanach, jak zwykle zresztą. Więc odsunięcie tej perspektywy obniżki, zmniejszenie prawdopodobieństwa natychmiast doprowadza do korekty. Widzieliśmy to wczoraj. Prawdopodobieństwo obniżki stóp w Stanach w czerwcu spadło już poniżej 50%. Po prostu dane makro są zbyt dobre. To jest ta zabawna dosyć sytuacja, kiedy dla rynków finansowych dobre dane to złe dane, no bo odsuwają obniżkę stóp procentowych. I istnieje obawa, te dobre dane stosunkowo szybko się skończą, a wtedy Fed będzie w pewnym niedoczasie i będzie gwałtownie starał się ratować gospodarkę. Na razie tego ratowania gospodarka amerykańska nie wymaga, chociaż, i to jest zadziwiające, bo ostatnie dane z trzech miesięcy, właściwie z całego pierwszego kwartału, pokazywały pogarszającą się sytuację właśnie w gospodarce. Sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wszystko to zaczynało lekko niepokoić. Nie dramatycznie, nie można było mówić o recesji takiej, jaka jest w Niemczech, ale lekko niepokoić. Ale poniedziałkowe dane o indeksie ISM, indeks menedżerów logistyki, taki bardziej obserwowany w Stanach niż indeksy PMI, które też są już od pewnego czasu publikowane, no pokazał nam znakomity obraz. No, on wzrósł, jeżeli chodzi o ceny płacone, to ten subindeks wzrósł całkiem wyraźnie. Jeżeli chodzi o rynek pracy, też subindeks wzrósł całkiem wyraźnie. No i to zaczęło budzić niepokój widoczny już w poniedziałek. Tyle, że w poniedziałek bardzo wiele giełd nie pracowało. Wall Street pracowała, w drugi dzień świąt zawsze, Wielkiej Nocy zawsze Wall Street pracuje. No ale tam się nic nie wydarzyło. Dopiero wczoraj większe kapitały weszły do gry, no i to już spowodowało korektę. No i spory wzrost rentowności obligacji. 4,38% rentowności obligacji 10-letnich amerykańskich, to jest najwyżej od listopada zeszłego roku, czyli pół roku. Naprawdę dosyć wysoko. W sytuacji, kiedy czekamy na obniżki stóp, rosnące rentowności wywołują pewne zdziwienie, tak można powiedzieć. Chyba rynek tutaj przesadza, no ale nie ulega wątpliwości, że ta rosnąca rentowność obligacji szkodzi, czy może szkodzić, a na pewno wczoraj szkodziła
rynkowi akcji. Co jest interesujące, to to, że nie zaszkodziła surowcom. Mocny wzrost ceny złota, całkiem wyraźnie, znaczy całkiem wyraźnie ceny miedzi, całkiem wyraźnie ceny ropy i bardzo mocny wzrost ceny srebra, które usiłuje gonić złoto. Wyglądało to tak, że mimo tej rosnącej rentowności, a przedwczoraj drożejącego dolara, bo wczoraj dolar lekko stracił, ale nieznacznie, to surowce drożeją. Jeżeli chodzi o złoto, tutaj oprócz czekania na obniżki stóp procentowych, no to dochodzi jeszcze element geopolityki. I ta geopolityka nam się nieco, myślę, że przez święta żeśmy nieco stracili styk z geopolityką. Przypomniało o nim zabójstwo 7 członków organizacji humanitarnej w Strefie Gazy, dokonane przez armię Izraela. Nawiasem mówiąc, to ja nie mogę się powstrzymać od gorzkiego komentarza, że ginie 7 osób i robi się hałas na cały świat, a zginęło 30 tysięcy osób i to tam gdzieś na pobrzeżach jakieś niewielkie komentarze są, że armia izraelska w ten sposób postępuje w Strefie Gazy. No ale to i atak jednocześnie, atak armii izraelskiej na konsulat irański w Syrii, w Damaszku, no to jest dopraszanie się o jakąś większą katastrofę, o reperkusje związane z atakiem Hezbollahu, Iranu, gdzieś na cele izraelskie. Mnie się to bardzo nie podoba. Myślę, że światu finansów też nie bardzo się to podoba. No, jeśli chodzi o ten komentarz, rozumiem, że czasami tak jest z czarą goryczy, że jest taki element, który, czy taka kropla, która ją przelewa, ale jak już jesteśmy przy przysłowiowych porównaniach, to z gospodarką Stanów Zjednoczonych jest chyba tak, że jak kaniacz dżdżu łaknie pieniędzy, więc ta wyższa rentowność obligacji, rozumiem, że może być znowu pivot i dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych, szczególnie takich dużych, do bezpieczniejszej przystani, jaką są obligacje. Więc taka dywersyfikacja trochę może szkodzić rynkowi akcji. No i pytanie, jak tutaj mogą się zachowywać waluty i surowce, bo wakacje jako tako, ale odmrożone ceny energii sprawią, że być może zima będzie bardzo droga. No tak, rzeczywiście z końcem czerwca kończy się tarcza ochronna energetyczna, ogólnie rzecz biorąc. W tej chwili słychać, że trwają prace nad tym, żeby ją powoli kończyć. Pewno będzie powoli kończona. Słyszałem, czytałem o jakichś 6 progach, które mają być wyznaczone przy różnego rodzaju stawkach energii, cen energii. Podnoszę lekko brwi do góry, nie wiem, czy Państwo to widzą, no bo takie komplikowanie systemu jest. No takie sobie powiedziałbym, jak mają być potem te 6. Zobaczymy. Znaczy to. Też dodam, bo to Dziennik Gazeta Prawna informacje takie podaje, powołując się na osoby z rządu, że te 6 progów to ma być w oparciu o liczbę osób w gospodarstwie domowym. Od jednoosobowych do takich, gdzie zamieszkuje 6 i więcej osób. I wtedy będą te progi tak porozkładane. No ale rzeczywiście mocno skomplikowanie brzmi. No mocno skomplikowanie. Twierdzi się, że będzie to nie więcej niż 50 zł na gospodarstwo domowe miesięcznie wzrost ceny. Nie byłoby to z tego powodu, nie byłoby dramatu i myślę, że będą robić wszystko rządzący, żeby tego dramatu nie było. Ale niewątpliwie w drugiej połowie roku podniesie to inflację nie do 7-8%, bo w to nie wierzę, jak niektórzy moi koledzy wieszczą. Ale te 5-6 jest całkowicie prawdopodobne, szczególnie jeżeli cena ropy będzie dalej pieła się tak jak się pnie w tej chwili, a wygląda to już tak, jakby chciała niedługo podejść pod $90, jeżeli chodzi o ropę WTI amerykańską. Już wczoraj było 85, dzisiaj lekko przekraczała $85. No a jeśli ta WTI przebije taką kolejną psychologiczną barierę 90, no to co, stówka potem może już pęknąć? Wie pan, sky is the limit, jak mówią Amerykanie, oczywiście tam w niebiosach gdzieś jest ten pułap. Jak będzie chciało się rynkom finansowym, tak będzie. Ja i u pana mówiłem zapewne od wielu lat, zresztą to mówię, że naprawdę od mniej więcej 20 lat, 20 paru lat,
Zmieniła się sytuacja. Kiedyś obowiązywały książki ekonomii, fajne książki, w której była podaż, popyt, w środku była cena, prawda? Większy popyt, wyższa cena, większa podaż, niższa cena. Od mniej więcej 20 lat i coraz bardziej to widać, a jak Państwo chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to rzućcie okiem na cenę kakao. Tak, to mamy podaż i popyt, a w środku są fundusze inwestycyjne i to one ustalają cenę. I to nie ma czasami prawie nic wspólnego z fundamentami. To znaczy o tyle ma coś wspólnego, że tak jak w przypadku kakao. Jest fundamentalna przyczyna, dlaczego ma drożeć. Ale dlaczego ma drożeć o 200% w ciągu roku, to naprawdę nie ma tam przyczyny takiej. No właśnie, to jest taki impuls, prawda? A te 20 lat, a szczególnie rozwój mediów społecznościowych, myślę, że też korzystają z tego duże fundusze inwestycyjne, sprawia, że spekulacja stała się trochę taka niby dla każdego. No, w dawny Twitter, teraz X, wysyp takich spekulantów, naganiaczy. No i to też sprawia, że łatwiej jest windować te ceny, no po prostu Eldorado. Ciekawe też, jak to będzie wyglądać. Bo nawet już pod strzechy wpadają takie tematy jak kakao i to, że za chwilę za czekoladę to będziemy płacili 30 czy 50 zł za tabliczkę. No nie jestem smakoszem czekolady. A ja lubię. Nie, jak gdzieś tam patnie w ręce, to też zjem, tak. ale niespecjalnie patrzę na ceny i niespecjalnie ją kupuję. A jeżeli już to raczej gorzką, to 70 do 90% kakao. No tak, ona podrożeje, ale to myślę, że to nie będzie miało potężnego wpływu na nasze finanse, jakoś to przeżyjemy. Tak jest. Gorzej będzie z ropą, bo jeżeli ropa rzeczywiście pójdzie w kierunku wspomnianym przez pana redaktora, czyli $100, jeżeli chodzi o ropę WTI, czyli ponad 100, 105, 106 ropę Brenta europejską, no to to odczujemy, bo ropa to nie tylko benzyna czy diesel, który tankujemy na stacjach benzynowych, ale również cały transport, a to się przenosi na resztę produktów. Także jakiś problem z tym będzie. Aha. Na razie, jak widać, nie ma problemu z tym 5% VAT-em. Również dzięki wojnie cenowej Lidla z Biedronką. Dyskonty są skutecznym hamulcem. Tylko jest jedno pytanie, to nie mój pomysł, zaczerpnąłem to od Jakuba Borowskiego, którego gdzieś tam słyszałem w jakiejś rozgłośni, który mówi, no tak, ale zobaczymy, co te dyskonty zrobią za miesiąc, dwa, trzy, czy nie zaczną podnosić ceny właśnie o ten VAT. Które teraz mówią, że nie, oni nie podniosą. No ale pewnie podniosą. No pewnie widać jakieś zawirowania na tych wielopakach, na których te dyskonty z reguły robiły dyskont właśnie, czyli przeceniały, że w wielu sztuki kiedyś były, znaczy przed pierwszym czy drugim kwietnia były tańsze, ale na razie zostawmy to na boku, chociaż to jest dosyć ciekawe i może spójne z kolejnym wątkiem, bo do ropy i do tego, co na stacjach paliw jeszcze za chwilę będę chciał wrócić, ale na teraz, jak już jesteśmy przy tych cenach, ja nazywam to wojenką cenową czy sporem cenowym w sytuacji, w której tyle mamy konfliktów pełnoskalowych na świecie, to wolę mówić, że to między dyskontami to jest jednak wojenka, która służy konsumentom, jakby nie było. Tylko pytanie, czy nie krótkoterminowo, czy to nie jest kolejne pudrowanie, ale już rynkiem inflacji, a nie rządem, tak jak wcześniej. No i właśnie, konsensus rynkowy zakładał 2,1%, jeśli chodzi o inflację konsumencką za marzec. Wyszło, jak podał GUS, 1,9%. To jest poniżej celu inflacyjnego. Cel inflacyjny 2,5% plus minus 1 punkt, więc jesteśmy już w tym minusowym zestawieniu. No a jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i ciekawe, co zrobi ta Rada Polityki Pieniężnej. Jeszcze tylko dodam, że ta wojenka dyskontów, no to te 0,2% podobno wynika właśnie z tego sporu cenowego, dlatego poniżej tego konsensusu. Zgadza się wszystko w liczbach. Jak pan patrzy na posiedzenie RPP, co jutro zdecyduje Rada? Tak, no rzeczywiście prognozy, które ja widziałem przed podaniem tych danych, mówiły nawet o 2,2%. Nie ma znaczenia tam 0,2 czy 0,3 punkta procentowego. Nie jest to istotna różnica. Fakt jest, że rzeczywiście jest to poniżej celu 2,5%, ale to jak wszyscy wiemy, dokładnie wszyscy wiemy, jest to tylko i wyłącznie chwilowe, wynika przede wszystkim z bardzo wysokiej bazy z zeszłego roku, przypominam w lutym 18,4%, w marcu ponad 16% inflacji,
bardzo wysoka baza, od której liczy się te wzrosty cen w tym roku, no i ta baza będzie powoli spadała, w związku z tym efekt cenowy będzie bardziej widoczny. I niewątpliwie nie zmieni to decyzji Rady Polityki Pieniężnej, obraduje od dzisiaj do jutra. Jutro komunikat będzie taki, jakiego wszyscy oczekują, 5,75%, czyli bez zmian. Ciekawe tylko będzie, co w piątek powie prezes Glapiński, no bo jest w dosyć ciekawej sytuacji. Właśnie. Czy on będzie się na pewno zajmował stopami procentowymi i inflacją w swoim komunikacie, czy jednak możliwym postawieniem go przed Trybunałem Stanu i obroną, jak to się mówi, czasami własną osobą? No to jest pytanie dobre, ale to jest do pana Glapińskiego. Nie jestem w stanie przewidzieć, co zrobi, naprawdę. Na pewno będzie, bo ostatnio zachowywało się przyzwoicie, po wyborach zaczął się zachowywać przyzwoicie, już nie było wtrętów politycznych, nie było chwalenia jednych, ganienia drugich i tak dalej. No to było poprzednio po prostu nie do zniesienia, naprawdę nie do zniesienia. Ale po wyborach pan prezes przycichł, zajmował się tylko gospodarką, stopami procentowymi, rozwojem gospodarczym i tak dalej. I miejmy nadzieję, że tak to pozostanie również w piątek. Byłoby chyba źle dla prezesa, gdyby sam zaczął się bronić. Wie pan, jest takie francuskie powiedzenie, qui s'excuse, s'accuse. Kto się usprawiedliwia, ten się sam oskarża. Myślę, że ktoś panu prezesowi powinien powiedzieć, że powinien to pominąć milczeniem, po prostu. No, a jak będzie, no to się zobaczy. No właśnie, w Polsce też mam tak, tylko winny się tłumaczy. No właśnie, to jest odpowiednik, tak jest. Dokładnie. Te 7 zł za paliwa na stacjach, no myślę tutaj oczywiście, no tam 95 już podchodzi pod 7 zł, chociaż oczywiście różnie w mojej miejscowości rodzinnej 40 groszy na litrze taniej w porównaniu do tego, co tutaj pod Warszawą płacę, no ale ta siódemka to już tam się skrada. No oczywiście te wszystkie sprawy typu VAT na żywność, paliwa, ceny energii, to wszystko jest wykorzystywane politycznie. Jesteśmy po wyborach parlamentarnych dość krótko, za chwilę wybory samorządowe, za chwilę europejskie, a potem prezydenckie. No i politycy będą się przerzucali tymi gorącymi kartoflami, obrzucali się jajkami takimi wyborczymi, powiedzmy, a swoim potencjalnym wyborcom serwowali kolejne skwierczące kiełbaski wyborcze. A oddzierając się od polityki, patrząc na to racjonalnie, tak na analizując rynek, po prostu musi iść w górę, bo tak jest, bo jesteśmy w takim środowisku przedwojennym, jak to mówią politycy, i tak też trzeba się do tego przyzwyczaić, że ten kolejny rok, dwa mogą być jeszcze trochę droższe? No ja bym unikał jednak, ja wiem, premier Tusk tak powiedział, ale ja bym unikał określenia, że jesteśmy w czasie przedwojennym, bo to sugeruje, że wojna jest nieunikniona. Wydaje mi się to jednak mało prawdopodobne, chyba nie za mojego życia. No, mam nadzieję, że nie za mojego życia. Ale wracając do tego, no tak, no mamy wybory, będą różne cuda. Niestety, no nie będzie tych super obietnic, które były przedparlamentarnymi, bo to jest jednak inny rodzaj wyborów, prawda? Wybieramy ludzi bliżej siebie. Ci ludzie nie będą decydowali o wielkich sprawach ważnych dla Polski, będą decydowali o wielkich sprawach ważnych dla naszego miasta, gminy, województwa. Bardzo ważne wybory, owszem, ale to jest jednak inna sytuacja. No miejmy nadzieję, że nikt nie będzie znowu składał jakichś dziwnych obietnic, bo no, sami państwo wiecie, że 100 konkretów były kompletnie niepotrzebne. Może one pomogły wygrać wybory, ale z góry było wiadomo, że z tych 100 konkretów podczas 100 dni da się zrealizować kilkanaście góra. No właśnie, może wystarczyło powiedzieć 100 konkretów na kadencję. Też by było dobrze. Ale abstrahując właśnie, nie chcę dzisiaj się specjalnie jakoś mocno zagłębiać w politykę, chociaż oczywiście weekend jest wyborczy, wybory samorządowe, one rzeczywiście mają trochę inną temperaturę, jeśli chodzi o emocje społeczeństwa, ale istota ich jest też duża, no jakby to jest, są te lokalne ojczyzny, to też jest bardzo istotne, no ale dobra, zostawmy to na chwilę na boku.
z tymi wydatkami? Zbrojenie, edukacja, jedne z najważniejszych. Puder inflacyjny mimo wszystko trochę opada, więc nie da się tak sztucznie pokazać, że ten zadłużenie wobec PKB nie jest aż takie przygniatające. No więc trochę taki chyba trudny rok dla finansów publicznych. To znaczy, wie pan, jeżeli chodzi o samo zadłużenie, to dramatu nie ma zdecydowanie. Ostatnie dane GUS, chyba sprzed wczoraj, no na pewno z ostatnich dni, mówią, że jest to, jeżeli chodzi o cały sektor finansów publicznych, łącznie z samorządami, PFR-ami, BGK i tak dalej, jest to niecałe 50%, czyli naprawdę jak na skalę w stosunku do PKB, jak na skalę europejską, no to jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele, naprawdę. Ma to dążyć do dużo wyższego poziomu w ciągu najbliższych lat, no a jak szybko to się zobaczy. Niepokoić oczywiście może ten deficyt finansów publicznych, w zeszłym roku 5,1% w stosunku do PKB. O tyle ma to znaczenie, że traktat z Maastricht mówi o 3% góra, przypominam 5,1, w tym roku najpewniej będzie więcej. No to są oczywiście kwestia dwóch rzeczy. Wydatków zbrojeniowych oraz, czyli w ogóle na wojsko, oraz, bo nie tylko zbrojeniowe, typowe, oraz socjalne, 800+, różnego rodzaju wynagrodzenia i tak dalej. No to wszystko ciągnie deficyty w górę i ta obawa, myślę, że do tego pan kierował naszą rozmowę, jest o to, że Unia Europejska rozpocznie procedurę nadmiernego deficytu w stosunku do Polski. Ja bym specjalnie się tym nie przejmował. Naprawdę specjalnie bym się tym nie przejmował, bo zakładam, że ponieważ około 20 krajów miałoby mieć w tym roku wszczętą taką procedurę, to zakładam, że nic z tego nie będzie. No, jest to tego rok wyborczy dla Parlamentu Europejskiego. Nie wierzę w to, żeby 20 krajów miało wszczętą procedurę. W następnym roku to już niestety jest możliwe. To krótko jeszcze, bo rynek mieszkaniowy, bardzo palący problem dla tych, którzy mają problem, żeby dostać kredyt czy kupić mieszkanie. Mieszkania drożeją. Jedni przewidują, a co jeśli tam po kilkanaście miesięcy będą te mieszkania wisiały ogłoszenia na sprzedaż, to może coś drgnie i to taki rok, rozumiem, czasami marzenia ściętej głowy. Z drugiej strony kolejne programy po bezpiecznym kredycie 2%, który mocno wywindował ceny, trochę odblokował popyt. No teraz jest lekkie zawieszenie, oczekiwanie na mieszkanie na start. Tak ma nazywać się ten program. Kolejny program, który raczej będzie powodował wzrost cen. No i właśnie, to jest takie marzenie ściętej głowy, że mieszkania będą bardziej przystępne, czy jak pan to widzi? To znaczy, ja nie bardzo wierzę, żeby ten program Mieszkanie na Start zaczął podnosić wyraźnie ceny mieszkań, naciskiem na wyraźnie. Mhm. Dlatego, że on będzie jednak bardzo ograniczony i myślę, że szybko deweloperzy i sprzedający się zorientują, że on nie podnosi tak bardzo cen, a jeżeli to tylko chwilowo, to po pierwsze. Po drugie, ja znam wypowiedzi analityków z tego rynku, że ceny mieszkań będą szły w górę, ciągle będą rosły, tylko wolniej niż ostatnio. Nie jestem taki pewien. Dlaczego nie jestem taki pewien? Zgadzam się, że popyt jest duży, ale ceny naprawdę są już bardzo, bardzo wysokie. Kosmiczne. A tak. Na zachód od Odry widzimy, co się dzieje, tam już jest tąpnięcie, pierwsza tak jaskółka. Jest, to po pierwsze, ale zajmujmy się nami. Ja widzę pierwsze sygnały u nas, mianowicie już z paru źródeł dotarło do mnie, znaczy nie bezpośrednio, tylko czytałem lub słyszałem, że jest około 20, w dużych miastach 20-25% więcej ofert wynajmu, czy mam do wynajęcia, niż chętnych na wynajem. O. No i jeżeli to jest na razie, to ma niewielki wpływ na cenę, ale jakiś już ma. Jeżeli to będzie się utrzymywało, to zniknie popyt inwestycyjny, czyli taki, którzy mają za dużo gotówki i kupowali za gotówkę mieszkania, żeby je wynajmować. Bo tak naprawdę tego było bardzo dużo, ponad 50% było tak kupowanych mieszkań. W tej chwili, jak się twierdzi, taka inwestycja to jest rentowność rzędu 4-5% rocznie.
Czy to jest wystarczająco, żeby się użerać z lokatorami? Ja mam duże wątpliwości. Jeżeli ten popyt inwestycyjny zacznie się cofać, no to wtedy te pieniądze, mam nadzieję, przejdą na giełdę. No tak. Progom osuwa, tak jest. No ale to może troszkę żartem, chociaż nie zupełnie. Ale niewątpliwie, jeżeli ten popyt zacznie się cofać, to i ceny może nie zaczną szybko spadać, bo w to jakoś trudno uwierzyć, ale przynajmniej przestaną rosnąć, a może zaczną nawet lekko się osuwać. Okej, okay, no i na koniec taką klamrą zepnijmy, bo dużo informacji. Również tu pojawiła się ta zapowiedź, ta prognoza, że 50 zł na gospodarstwo domowe, jeśli chodzi o ten prąd. Oczywiście to jest jakaś średnia, bo przecież tam, gdzie są 4, 5, 6 osobowe gospodarstwa, tam, gdzie jedno czy dwuosobowe, to zużycie jest inne i pewnie też inaczej się rozkładają rachunki, ale przed nami w lipcu zbiega się z tym kolejny symboliczny, ale jednak wzrost najniższej krajowej, bo musi wzrosnąć dwa razy i wzrośnie do 4,342, co tam prawie żeby tę podwyżkę cen prądu niwelowało. No ale oczywiście mamy jeszcze ciepło i gaz, ale okej. Okay. Chodzi mi o to, że ci sami analitycy wskazują, że na koniec roku inflacja odbije do poziomu 4-4,5%. I teraz pytanie, to jest, jak rozumiem, ujęcie miesięczne rok do roku czy średniorocznie? A po drugie, no ta presja cenowo-płacowa powoduje, że tak, wzrost najniższej krajowej, spłaszczenie różnicy między najniższą krajową a średnią krajową, no więc jest presja na pracodawców, dajcie mi więcej, no bo nie mogę zarabiać tyle, co podlotek, który dopiero przychodzi do pracy. Co sprawia, że oczywiście usługi i towary, ich ceny rosną i dlatego też mamy mieć znowu kumulację tego nieszczęścia i inflacja będzie odbijała w górę w drugiej połowie roku. I czy taki scenariusz, czy on na pewno jest w czarnej, czy on się ziści? Znaczy, niewątpliwie ma pan rację, że tak, po pierwsze, rzeczywiście to, co widziałem, analitycy bankowi przewidują, że średnioroczna będzie 4-4,5% w tym roku i to jest prawdopodobne, ale właśnie ten temat, o którym pan zaczął mówić, według mnie to jest niewymierne. Nie wiadomo, jak mocno pchnie w górę płace to, że płaca minimalna wzrośnie od 1 lipca o 20% w stosunku do zeszłego roku. 20% to jest dużo. Że służby publiczne mają mieć też 20%, czy mają już nawet, nie wiem. Że nauczyciele dostali podwyżkę o 30%, to wszystko rzeczywiście będzie tworzyło ciśnienie, które będzie powodowało, że ludzie będą szli do pracodawcy i mówili, no słuchaj, tak być nie może, on zarabiał minimalną, w tej chwili ma 20% więcej, właściwie mam tyle, ile ja mam. To tak być nie może. Ten trend na podwyższanie płacy będzie kontynuowany. Myślę, że w stosunku rocznym będzie to ponad 10% rok do roku. I jaki to będzie miało wpływ na inflację? Na pewno pozytywny, to znaczy pozytywny dla inflacji, nie dla nas. To znaczy na pewno będzie pomagało we wzroście inflacji. Jak mocno? Tego według mnie nikt w tej chwili nie jest w stanie ocenić. No tak, to prawda. Pożyjemy, zobaczymy, no, ale za portfele trzymać się warto. Warto chyba też oszczędzać, myśleć o tym, prawda? Nie wydawać wszystkiego, nie konsumować ponad miarę. No, to zawsze warto, jeżeli ktoś ma z czego oszczędzać. Podobno Polacy nie mają z czego w większości. No, nie wiem, czy jest, czy nie jest. To warto jednak sobie akumulować jakąś tam rezerwę na... No może nie na czarną godzinę, ale na jakieś na szare godziny naszego życia. No, podobno z lodówki wyrzucamy do śmietnika 200-300, czasem potężnie, 500 zł miesięcznie. Potężnie, tak. Więc dokładnie, nie marnując żywności, kupując tylko tyle, ile nam potrzeba, już się ze 300 miesięcznie znajdą. No i to już w skali roku coś by znaczyło. Najprostszą obligację Skarbu Państwa można kupić od 100 zł, więc i całkiem bezpiecznie sobie to gdzieś tam ulokować. No dobrze, to cóż, może jakaś puenta tej naszej rozmowy, panie Piotrze? No cóż, jeżeli szukać jakiejś puenty, nie miałem jej przed rozpoczęciem rozmowy, to można tylko powiedzieć to, co mówimy od dłuższego czasu, że żyjemy w czasach olbrzymiej zmienności, że to, że indeksy rosły na giełdach, że była hossa, nie znaczy, że będą wiecznie rosły, tak jak wielu analityków ostrzega, że korekty mogą dojść, może dojść w sposób zupełnie nieoczekiwany, dlatego że no to już za długo trwa i powinno trochę odpocząć. Czy to będzie geopolityka,
Czy to będzie rzeczywiście bez żadnego istotnego czynnika? No tak czy inaczej zmienność jest, potężna zmienność jest wbudowana w nasze życie już od ładnych paru lat. I bardzo dziękuję za to spotkanie. Analityk Domu Inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński, obserwator rynków, gospodarek, ale też i życia politycznego i społecznego. Dziękuję pięknie za te opinie i uwagi. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, ja nazywam się Paweł Orlikowski, to była Rozmowa Dnia, do zobaczenia.